Przed nami jedna z najciekawszych lokomotyw spalinowych typu manewrowego używanych w Polsce. Lokomotywa o dosyć ciekawej konstrukcji i w zasadzie dzisiaj bardzo rzadko już spotykana. Ale jak widać, ciągle używana. Lokomotywa, która jest w zasadzie powszechnie uważana przez miłośników kolei za unikat dzisiaj. Seria 401D. Dzisiaj użytkowana przez niektóre spółki, zakłady przemysłowe i różne podmioty. Lokomotywa serii 401DA była produkowana przez zakłady Fablok w Chrzanowie. Jej typ fabryczny to LS350E. Prace nad konstrukcją jej pierwowzoru trwały już od połowy lat 50. XX wieku, w czym główny udział miało Centralne Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu. Pierwowzór tej lokomotywy miał moc 300 koni mechanicznych i był wyposażony w przekładnię elektryczną. Model przeznaczony był do średniej pracy manewrowej i lekkiej liniowej. Ponieważ w tych czasach konstruktorzy poszukiwali lokomotyw bardziej nowoczesnych i o lepszych parametrach, przedstawiono kilka nowych projektów. Jednym z nich był projekt spalinowozu manewrowego 401D mocniejszego od poprzednika 1D, bo o sile 350 koni mechanicznych. Zaprojektowanie lokomotywy z taką przekładnią wiązało się również z faktem, że wówczas w Polsce nie było krajowej przekładni hydraulicznej o takiej mocy. Władz PRL nie było również stać na kupno za dewizy przekładni Wojta, czyli produkcji renomowanej w sektorze inżynierii mechanicznej firmy niemieckiej. Konstruktorzy byli jednak zdania, że poziom techniczny nowej lokomotywy z przekładnią elektryczną niewiele odbiega od lokomotyw spalinowych z przekładnią hydrauliczną. Nowa lokomotywa została oznaczona jako 10D, zmieniona w rezultacie na 401D. Przy czym typem konstrukcyjnym LS350E oznaczył tę lokomotywę jej producent, czyli chrzanowski Fablok. Pod koniec lat 60. zaistniała potrzeba stworzenia lokomotywy o lepszych właściwościach trakcyjnych. Wiele zakładów przemysłowych, które wówczas funkcjonowały, potrzebowało lokomotyw w związku z intensywnym rozwojem przemysłowym. Pierwowzór tej lokomotywy, czyli lokomotywa 1D, już przestała być, można powiedzieć, dla przemysłu atrakcyjna. A zakłady, które produkowały wówczas lokomotywy, poszukiwały coraz lepszych rozwiązań, jeśli chodzi o właściwości trakcyjne. Stąd wymagania wobec sprzętu były podnoszone. Dlatego wyprodukowano właśnie tą lokomotywę. A zasadnicza różnica między tymi lokomotywami jest taka, że silnik tej lokomotywy był na licencji niemieckiej firmy Henschel, czego nie miała lokomotywa poprzednia. Lokomotywa dzieli się zasadniczo, no, klasycznie, tak jak spalinowozy, na część prądotwórczą, czyli to jest tutaj ta część na wprost, w której znajdują się silniki, no i część elektryczną, tą krótszą część za kabiną maszynisty, w której znajduje się prądnica. To właśnie silnik lokomotywy 401D i jego wady konstrukcyjne były powodem opracowania nowej dokumentacji technicznej lokomotywy typu 401D z oznaczeniem serii A.
która miała mieć lepszy zespół napędowy. Lokomotywa miała mieć oczywiście swe przeznaczenie głównie do pracy manewrowej w zakładach przemysłowych. Przy konstrukcji wzięto zatem pod uwagę własności trakcyjne, przydatność do pracy w przemyśle i wydawałoby się prostą rzecz, czyli widoczność z kabiny. Trzymając się tych założeń, Branżowa Komisja Doradcza Centralnego Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Taboru Kolejowego w Poznaniu zakwalifikowała konstrukcję lokomotywy spalinowej 401DA do grupy A nowoczesności wyrobów z okresem ważności do końca 1977 roku. A tutaj mamy to oznaczenie 401DA, A czyli kolejna seria. Dzięki uprzejmości Zakładu Inżynierii Kolejowej w Sandomierzu zaraz wejdziemy sobie do tej lokomotywy. Znajdujemy się w kabinie. Protoplastą tej lokomotywy była seria 1D, która była produkowana w drugiej połowie lat 50. od 1957 roku do 1970. I tamtej serii wyprodukowano w Polsce dla przemysłu około 1000 egzemplarzy. Ta lokomotywa była produkowana przez, można powiedzieć, całe lata 70. Z tym, że jeśli chodzi o seryjną produkcję, to dopiero od 1973 roku, bo od momentu stworzenia pierwszego prototypu w połowie lat 60., dokładnie w 1966 roku, występowały w tej lokomotywie liczne problemy konstrukcyjne, które później były poprawiane czy korygowane w następnych wersjach. Stąd oznaczenie DA. Kabina lokomotywy 401DA podzielona jest zasadniczo na dwie części. Tutaj znajduje się stanowisko pomocnika maszynisty, a z drugiej strony mamy stanowisko maszynisty. I co ciekawe, nie ma tutaj, tak jak w elektrowozach czy innych lokomotywach spalinowych całkiem zabudowanych, jakiegoś pulpitu sterowniczego takiego na całą szerokość, prawda? Tylko jak widzimy tutaj jest, o, w ten sposób to wygląda. A zatem nastawnik znajduje się tu, z boku. Nawrotnik mamy również z boku. Dźwignia hamulca. No i tutaj oczywiście mamy również RP1. Analogicznie stanowisko pomocnika jest trochę podobne. A tutaj mamy uruchamianie lokomotywy. Start, stop, tu jest wszystko. Bocznikowanie, odluźniacz hamulca, tu wszystko jest opisane. No i przyciemnianie reflektorów. Oczywiście odluźniacz hamulca i bocznikowanie. Przycisk bocznikowania znajduje się po stronie też pomocnika. I tutaj oczywiście też przyciemnianie reflektorów. I pod ręką mamy również syrenę, czyli RP1. Pomocnik też może trąbić.
Mamy tutaj jeszcze takie oto wskaźniki. Pierwszy to będzie zbiornik kontrolny. Tutaj mamy manometr zbiornika głównego. Później jest manometr przewodu głównego. Tutaj mamy manometr cylindra hamulcowego. Później mamy bodajże, to jest obrotomierz, tu nawet pisze, ciśnienie oleju, temperatura oleju, temperatura wody. Tutaj mamy amperomierze i woltomierze prądnicy pomocniczej i prądnicy głównej. Czyli tutaj z lewej mojej strony jest amperomierz prądnicy pomocniczej i woltomierz prądnicy pomocniczej. Tutaj mamy woltomierz prądnicy głównej i amperomierz prądnicy głównej. Tutaj jeszcze takie przełączniki, przekaźnik zimnozwarciowy, silnik pompki olejowej, jazda z osłabionym wzbudzeniem i informacja o uszkodzeniu silnika. A tutaj na dole, pod pulpitem, mamy jeszcze szafę elektryczną. O, tu się wszystko znajduje. Wzbudzanie prądnicy, wzbudzanie obce wzbudnicy, o przekaźnik prądu z opornikiem, silnik pompki paliwowej, silnik pompki olejowej, sterowanie silnika sprężarki, rozrząd, reflektory, oświetlenie gniazdka wtyczkowe oczywiście i grzejniki okien ostatnie. Tu są również przełączniki, grzejniki okien, przełącznik biegu jałowego, kontrola lampek, wyłącznik przekaźnika zimnozwarciowego. Fajne! Zobaczmy, jaki wspaniały widok rozpościera się z tej lokomotywy. Tutaj konstrukcyjnie została wzięta pod uwagę widoczność z kabiny maszynisty, czego nie można powiedzieć na przykład o SM42, gdzie przedziały silnikowe praktycznie sięgają dotąd. Tu mamy elegancko wszystko odsłonięte, jak w najnowszych spalinowozach modernizowanych przez nowosądecki Newag. Miało być kilka innych serii konstrukcyjnych tej lokomotywy, ale one niestety nie zostały zrealizowane. Jednym z podstawowych problemów było zachowywanie się tej lokomotywy na łukach. Tym zajmował się Instytut Pojazdów Szynowych Politechniki Krakowskiej. Badania wykonywano w latach 1975-1977, ale generalnie lokomotywa ulepszona, kolejna wersja nie została już wyprodukowana. Lokomotywa ma zawieszenie oparte na resorach piórowych. Kiedy w drugiej połowie lat 70. badano zachowanie się tej lokomotywy na łukach, problemem podstawowym było pękanie wieszaków resorów piórowych w tej lokomotywie. Te lokomotywy, które miały mieć już lepsze usprężynowanie po wadach konstrukcyjnych tego resoru piórowego, o których wcześniej mówiłem, to miały być serie 401 DB i 415 D. Ale jednak nie doszło do ich produkcji. Mimo że lokomotywa spalinowa 401 DA jest przystosowana do jazdy po torach o standardowym rozstawie 1435 mm, to zdaniem konstruktorów istnieje również możliwość dostosowania jej do jazdy po torach szerokich 1520-1524 mm.
Poza pracą przetokową, pracą na górkach rozrządowych i średnią pracą manewrową, 401DA mogła prowadzić lekkie składy towarowe i osobowe, ale te drugie w okresie letnim z uwagi na brak możliwości ogrzewania wagonów. Jak wspomniano, zastosowano w niej silnik na licencji niemieckiej firmy Henschel, produkowany przez zakłady Wola. Jest to jednostka 12-cylindrowa w układzie widlastym o oznaczeniu 12V1416A o mocy 350 koni mechanicznych z prądnicą główną LSPB 493. Trzeba jednak dodać, że 401DA nie posiada możliwości pracy w trakcji wielokrotnej zwanej ukrotnioną, polegającą na spięciu kilku lokomotyw i możliwości sterowania nimi z jednej kabiny. 401DA osiąga maksymalną prędkość 60 km na godzinę, waży ponad 40 ton i ma długość ponad 10 metrów. Należy jeszcze zwrócić uwagę na napęd i podwozie tej lokomotywy, które kryje w sobie kilka ciekawych rozwiązań, niezauważalnych jednak dla przeciętnego zjadacza chleba. Ta lokomotywa, co się rzadko zdarza w lokomotywach spalinowych, ma napęd tak zwany wiązarowy, czyli poszczególne przeciwwagi, bo to się nazywa przeciwwaga, połączone są wiązarami. Tutaj wiązary są akurat zdjęte w tej lokomotywie. Zaraz sobie zobaczymy, przy drugiej są założone. I co ciekawe, lokomotywa nie ma wózków. Lokomotywa ma trzy osie. Pierwsza i trzecia oś jest napędzana bezpośrednio przez silnik. Środkowa na zasadzie tak zwanego dowiązania jest napędzana przez wiązar. Po co się to wszystko tutaj robiło? Wówczas były założenia takie konstrukcyjne, że wiązary miały zapobiec wpadaniu w poślizg tej lokomotywy, zwłaszcza przy rozruchu i nie dopuszczenia do sytuacji, żeby poszczególne koła wykonywały nieregularne czy nierównomierne obroty. Chodziło, krótko mówiąc, żeby koła wykonywały obroty te same po prostu. Do powyższych informacji należy jeszcze dodać, że 401DA ma zawieszenie silników tramwajowe, czyli tak zwane zawieszenie za nos. Istotną rolę spełnia tu przekładnia, na którą z jednej strony przekazywany jest moment obrotowy z wałka atakującego silnika trakcyjnego, a z drugiej dzięki niej przekazywany jest moment obrotowy na osie zestawu kołowego. W przypadku tej lokomotywy na dwie osie połączone wiązarami z osią środkową. A tutaj proszę, mamy drugą lokomotywę 401DA użytkowaną tutaj przez zakład inżynierii kolejowej. Tutaj mamy założone wiązary w pełnej gotowości w tej lokomotywie. Stosowanie wiązarów jest dosyć nietypowe, zwłaszcza w spalinowozach, a nawet w elektrowozach, chociaż ja osobiście nie widziałem, ale ponoć były takie elektrowozy, w których wiązary się stosowały. Jest to rozwiązanie, które wywodzi się jeszcze z czasów parowozów. Praktycznie prawie każdy parowóz opierał się na wiązarach. Więc zastosowanie w tej lokomotywie takiego rozwiązania jest dosyć takie charakterystyczne i nietypowe. Takie rozwiązania stosowało się też często w przypadku lokomotyw wykorzystywanych do kolejek wąskotorowych.
ale do spalinowozów takich manewrowych jak ten, do przeznaczonych do pracy przetokowej, pracy na górkach rozrządczych czy pracy w zakładach przemysłowych przede wszystkim, to jest naprawdę rzadko spotykane. Podyktowane było też stosowanie tego rozwiązania prawdopodobnie tym, że w latach 50., 60. stopniowo starano się odchodzić już od technologii stricte stosowanej w parowozach. No i jeszcze się czasem, jak widać, to stosowało w lokomotywach zupełnie innego rodzaju. 401DA jest obecnie już raczej w niewielkich ilościach użytkowana przez różne zakłady. Mając odrobinę szczęścia, można ją jednak spotkać podczas pracy, choć należy mieć na uwadze, że z pół tysiąca wyprodukowanych tych lokomotyw w Polsce istnieje tylko kilkadziesiąt. Te lepiej zachowane, mimo że z jednej strony zabytkowe, sprawują się całkiem nieźle. Kanał kolejowy Mirmów 2. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć!